Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć trochę o strajku w Niemczech. Dlaczego ludzie strajkują? Mają dość drożyzny. Szykują się w nowym roku już nowe podwyżki, w sumie już chyba obejmują te nowe podwyżki. Są tutaj trzy partie, które się już ludziom nie podobają. Nazywa się to w skrócie Ampel. A to dlatego, że trzy partie zawiązały koalicję czerwoni, żółci i zieloni. No i ludzie mają ich po prostu dość, dlatego strajkują. Jest to ogólnie strajk rolników, ale przeniósł się już na cały kraj i z rolnikami wszyscy strajkują. Wszyscy się przyłączyli do tego strajku, wszyscy są jednomyślni w tej kwestii, wszyscy mają dość. Te trzy partie to SPD, FDP, jak się dobrze dowiedziałem, i Zieloni. No i przez nich w sumie ten cały chaos, przez tą ich unijną ekologię i drożyznę. Dzisiaj trochę, też tak jakbym strajkował z nimi razem, więcej robiłem zdjęcia i filmy. I chciałbym jeszcze opowiedzieć, ale dopiero na koniec filmu, kto dotrwa do końca filmu, o tym, co mi się przydarzyło pod koniec tej całej sesji zdjęciowej. A mianowicie zostałem napadnięty, ale jaki był finał, tego opowiem Wam na końcu filmu. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, dzisiaj w Niemczech właśnie jest protest gospodarzy, rolników. Rolnicy protestują. 8 stycznia, Niemcy. Tak trzymać. Rolnicy protestują, mają dość gównianej unijnej polityki. Coraz gorzej na tym świecie. A szczególnie w Unii Europejskiej. Tam są nawet auta z mojej firmy. Każdy jedzie czy może. Temu to chyba zimno jest. Ale jak trzeba, to trzeba. Chyba musimy wziąć przykład z Niemców. Tu widzimy takie transparenty.
To mi się najbardziej podoba. Apel mózbejek. Każdy przyjechał czym mógł. Nawet wojskowym hamerem. To podsumowując mój odcinek, no strajk się odbył, jeszcze chyba trwa, bo już jest godzina 17:50. Nie wiem, czy tam już wracają z tych dużych miast tymi traktorami, czy nie, nie mam pojęcia. Miałem wam powiedzieć, co mi się przytrafiło. To teraz wam opowiem. Robiąc zdjęcia, sobie tak przycupnęłem, prawie że na kolanach, kucając, robiąc zdjęcie tak od dołu takiego traktoru leśnego, który może zobaczycie później w filmie. Robię to zdjęcie. Nagle ktoś biegnie do mnie. Zasłonięto miał twarz. I się na mnie rzuca. Przydusił mnie do ziemi. Skoczył do tego jeszcze jeden. Wyrwali mi kamerę. Zacząłem krzyczeć, bo nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem. Niby nasz kraj jest, nie wiem, bezpieczny, niebezpieczny. W życiu mi się coś takiego nie przydarzyło w Polsce. Ani gdzie indziej, a tu proszę w Niemczech, coś takiego. W każdym razie gościu zaczął uciekać, ten bez kamery. I tak nie wiedziałem nawet, w którą stronę ten z kamerą uciekł, bo mi ją zabrali. No, kamera kosztuje z obiektywem 3000 euro, więc miałem motywację, żeby go dogonić. A nie wiem, czy już wszyscy wiedzą, biegam nawet maratony i to całkiem dobrze mi to idzie. Pobiegłem za gością. Muszę powiedzieć, że miał dość dobrą kondycję. Dopiero go dogoniłem gdzieś po kilometrze. Wyczerpał się maksymalnie. Złapałem go i mówię, kamera albo policja. Tak w ogóle to chciałem policję wezwać, ale jak się okazało, to był znajomy znajomego. Nie wiedział do końca, co robi. 21-latek, tamten był chyba jeszcze młodszy. No, rzucili się na mnie. Nie, w ogóle myśleli, że jestem może właśnie z jakiejś partii zielonych. Z konkurencji i po prostu się na mnie rzucili. No ale żeśmy sobie wszystko wyjaśnili, musieli mi tam zwrócić koszt, bo urwali mi pasek od kamery. No i jakoś się to rozeszło po kościach. No i taka sytuacja mnie spotkała. Czułem się dzisiaj trochę jak reporter wojenny, bo coś takiego mi się raczej nie zdarzyło. Zdjęcie raczej robi się przyjemnie i w zupełnym relaksie, a tu napad przez Niemców. Napadli mnie i okradli. Zapamiętajcie to sobie. Niemcy mnie napadli i okradli. I to biały dzień na ulicy. Przy większej ilości ludzi. Także czasy mamy chyba niebezpieczne. Jak już mówiłem, byli to jacyś znajomy znajomych, więc rozeszło się to jakoś po kościach. Nie chciałem już nazywać policji. Wszystko oddali. Zwrócili mi za ten pasek, dobra, dobra jest, nie jestem taki. Co chciałem powiedzieć, jeśli chcielibyście coś od siebie dodać, coś zapytać, piszcie w komentarzach. Może wkrótce w Polsce coś takiego będzie się szykować, jak ludzie zaczną być coraz bardziej wkurzeni na władzę, czy jedną, czy tą drugą, wszystko jedno. Jak już mówiłem, jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Tylko u mnie cała prawda, całą dobę. Jeśli film się spodobał, wciśnij łapkę w górę oraz dzwonek subskrypcji. Widzimy się w kolejnym odcinku. W jakim? Jeszcze nie wiem. Mamy teraz jeszcze dalej mrozy, także na budowę chyba raczej szybko nie pójdę. W tym tygodniu na pewno nie. Jeśli już coś zaczniemy robić, to kolejny film być może będzie o murowaniu. Chyba że wyskoczy coś między pomiędzy.
wtedy nagram coś jeszcze innego. Zapraszam do oglądania. Cześć!